Dajcie, w tym krótkim filmie pokażę Wam, w jaki sposób korzystać z Bluetooth, z technologii Bluetooth, czyli radiowego przesyłania jakichś plików, synchronizacji i tym podobne, i tym podobne. Wystarczy, że przesuniemy sobie ekran w lewo, przesuniemy sobie menu w dół, przejdziemy do ustawienia i tutaj mamy Bluetooth, jak widać, jest wyłączony Bluetooth. Niebieski ząb, czyli niebieski kieł. OK. Stan włączony, jest włączony. Gdybyśmy teraz chcieli na przykład wyszukać jakieś urządzenie, nie wiem, jakieś inne, żeby się z nim połączyć, żeby cokolwiek z nim zrobić, co możemy zrobić? Nie mamy tu opcji odśwież, nic takiego, więc ja zawsze robię to w ten sposób, że wyłączam sieć, znaczy Bluetooth. Chwilę to trwa. OK, włączam jeszcze raz i on automatycznie wyszukuje różne urządzenia, które są w pobliżu. On teraz nie wyszukuje, znaczy nie widzi żadnego urządzenia, które jest w pobliżu, tylko i wyłącznie dlatego, że tu po prostu nie ma żadnych urządzeń. Gdybyśmy mieli jakieś słuchawki bezprzewodowe albo inny telefon z włączonym Bluetoothem, po prostu zobaczymy tutaj te urządzenia i wystarczy, że klikniemy w te urządzenia i urządzenia powinny się ze sobą połączyć, być może będzie potrzeba jakieś piny wpisać w jednym i w drugim urządzeniu. Tak więc chyba myślę, wszystko jest jasne, jeżeli chodzi o Bluetooth technologię. Najważniejsze, żeby technologię, znaczy tą sieć Bluetooth, znaczy sieć, technologię Bluetooth włączyć, zależnie od potrzeb, do czego potrzebujemy. Czyli jeszcze raz menu, w dół, ustawienia, Bluetooth, włącz. Akurat teraz wyłączę, nie chcę zużywać baterii, jest mi ten Bluetooth niepotrzebny. OK, dzięki, pozdrawiam.